Że on tylko wchodzi na końcówki zazwyczaj. Kupczu nieczysto trafia piłkę po tym rozegraniu z Idris. Pół godziny do końca, jeśli chodzi o ten podstawowy czas gry. No, co tutaj się wydarzyło między Kupczu a Tadiczem? Prowokacja z jednej strony, odpowiedź z drugiej. Jak do tego podejdzie pan Lindhout? No, tutaj nawet wyrażaliśmy zdziwienie, że tak długo jest w miarę spokojnie. Ale to wszystko buzuje w głowach obu graczy. Klaassen na murawie, trafiony być może, bo tego nie widzieliśmy oczywiście, jakimś przedmiotem, najprawdopodobniej plastikowym kubkiem. No teraz tutaj temperatura wrzenia, pokłóciły się dwie dziesiątki. Głowa rozcięta, jeśli dobrze widzę, krew na głowie Klaassena. Więc to nie jest chyba pusty plastikowy kubek. No na pewno posypią się kary dla klubu, bo to już nie pierwsze takie zdarzenie, że kibice coś rzucają z trybun na murawę. Wcześniej po prostu nie trafili żadnego z zawodników, ale to jest igranie za ogniem i w końcu to musiało się skończyć. To się wszystko może zakończyć skandalem. Tutaj decyzje mogą nawet